Dzwonią się Państwu po przerwie 507-964-253, 507-964-253. Synchronizujemy zegarki. Za 18 minut będzie 10 do 20. Ja do siebie mówię, do 22 gramy. Proszę Państwa, Państwo znają mój stosunek do portalu Der Onet. Nie będziemy na to marnować czasu, żeby przypominać, jaki jest ten stosunek. Nie wiem, dlaczego oni nawet w takich sprawach, jak ta, o której za chwilę będę mówił, też kłamią, manipulują, nie wiem, no weszło im w krew. Informacja z portalu Der Onet na temat ruskiej kacapskiej propagandy jest taka. Po raz kolejny rosyjska propaganda przekracza pewną granicę. W prokremlowskiej telewizji padło zdanie, w które trudno dziś uwierzyć. Eksperci zaproszeni do programu propagandysty Władimira Sołowiowa mówili o sytuacji w Ukrainie. Jeden z nich zaproponował, by nie zostawiać na później rozwiązania kwestii ukraińskiej. Szokująca wymiana zdań miała miejsce w programie Władimira Sołowiowa, jednego z naczelnych propagandystów rosyjskich mediów, prezentera kanałów Rosja 1 i Rosja 24. Sołowiow jest znany ze swojego wrogiego stosunku do Ukrainy. W jego programach często pojawiają się zaskakujące komentarze dotyczące specjalnej operacji militarnej. Tak w Rosji określany jest atak na Ukrainę. Słowo wojna jest zabronione, a założycie jego grozi 15 lat więzienia. Michiejew mówił, bo tam się wypowiadał jeden z ekspertów właśnie, politolog Michiejew. Michiejew mówił o tym, co według niego czeka teraz Rosję. Zaproszony przez politolog dowodził, że cele zostaną określone później, gdy już Rosja zdobędzie to, co się da. Wypowiedź Michiejewa zakończyła się szokującą puentą. Komentator twierdzi, że Rosjanie nie powinni zostawiać kolejnemu pokoleniu sprawy rozwiązania kwestii ukraińskiej. Dobór słów może być przerażający, bo komentarz Michiejewa nasuwa skojarzenia z nazistowskim planem ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej itd. itd. Ja oglądam cały czas tę kacapską ruską propagandę i te programy tego Sołowiowa też oczywiście oglądam. No i na przykład wczoraj tam poświęcili ludzie chwilę, bardzo krótką. Natomiast głównie opowiadali o tym, że zdobyli ten Mariupol i że wyzwolili ten Mariupol z rąk nazistów. Dlaczego ja mówię, że Der Onet kłamie i manipuluje? Proszę Państwa, od momentu, kiedy ja to oglądam, a zacząłem zaraz po tym, jak ta Rosja 24 napadła na tę Ukrainę, oni non-stop powtarzają ciągle to samo, tak? Nazywać, że to jest szokujące. Codziennie wieczorem jest to samo. Codziennie padają te same słowa. Absolutnie to nie jest szokujące. Przecież to nie pierwszy raz oni coś takiego powiedzieli. Ten Michiejew nie pierwszy raz. Zresztą uwaga, Telekino, bardzo uprzejmie, proszę. Pokażcie Państwu, co powiedział politolog Michiejew w programie u tego bandyty Sołowiowa. Bardzo proszę. Успех должен остаться на нашей стороне. Мы не должны никому, ни за какие, так сказать, ковришки дать возможность, да, над этим успехом посмеяться. По поводу того, какие у нас цели. Я лично, так сказать, да, я думаю, что ни у кого сомнений нет, я абсолютно уверен, что это наша земля. Это вообще это наша земля. Не то, чтобы там Украина, какой она должна быть, это вообще наша историческая земля. По недоразумению, в силу, так сказать, каких-то интриг, ошибок или предательства, оказавшаяся как бы, да, вот в том положении, в каком она оказалась. Но при всем при этом насчет целей. Я думаю, что, к сожалению, с целями будет вот как. Война план покажет, если быть трезвым. Цели будут отформатированы ровно под то, подо что будут возможности. Вот что получится, так сказать, то и будет потом объявлено целями. Конечно, это не очень радостно, но я думаю, что, скорее всего, вот именно примерно так и будет происходить. При всем при том, что стремиться, конечно, к тому, чтобы этот украинский вопрос не оставлять следующим поколениям. Это в идеале, несомненно. Потому что оставить их следующим поколениям, на самом деле, очень рискованно, потому что мы не знаем, что там будет в следующих поколениях. Что за поколения? Да, мы не знаем, что за поколения там, да, как бы над этим надо работать, но тем не менее. To nie jest oczywiście wczorajszy program, ale to nie o to chodzi. Nie było w tym absolutnie nic szokującego i nic zaskakującego. Oni powtarzają to cały czas. Przecież w ten sposób usprawiedliwiali to, że napadli na tę Ukrainę, że to jest ich ziemia, a nie Ukraińców. W ogóle nie ma czegoś takiego jak Ukraina i Ukraińcy i tak dalej, i tak dalej. Temu Michiejewowi, z niego jest taki politolog jak ze mnie baletnica, przytakiwała tam Margarita Simonian, wyjątkowa blać, to jest szefowa proklemowskiej sieci informacyjnej Russia Today. I co teraz pisze Der Onet?
szefowa właśnie, ta Margarita Simonian, szefowa proklanowskiej sieci informacyjnej Russia Today, również obecna w programie Sołowiowa, znana jest z antyukraińskich, absurdalnych wypowiedzi. W jednej z nich przekonywała, że znaczna część narodu ukraińskiego okazała się pogrążona w szaleństwie nazizmu wspierających propagandę Kremla. W wypowiedzi Simonian w programie Sołowiowa przyjrzał się Francis Carr z BBC. Dziennikarz zauważył, że według szefowej Russia Today Rosja mogłaby rozprawić się z Ukrainą w kilka godzin, gdyby tylko chciała, ale ponieważ prowadzi specjalną operację wojskową, a nie wojnę, to się na to nie zdecydowała. Oni cały czas powtarzają o tym, że gdyby chcieli wygrać tę wojnę, no to by prowadzili właśnie wojnę. A oni nie prowadzą wojny, tylko taką specjalną operację. I w ten sposób usprawiedliwiają to, że dostają łupnia gdzieś tam po drodze, że nie przebiegło to wszystko tak, jak sobie to zaplanowali, jak o tym opowiadali na początku. Przecież jak Państwo pamiętają, kiedy był okrążony Kijów, no nie w pełni okrążony, to oni cały czas mówili o tym, że już za chwilę Kijów padnie i będzie ich. A potem zaczęli to przedstawiać w ten sposób, że oni zaufali tym nazistom i Ukraińcom podczas rozmów w Stambule i dlatego się wycofali, żeby im, tym Ukraińcom, zostawić miejsce do podjęcia jedynie słusznych decyzji. No, o tym, że się poddają i tak dalej. Co dalej pisze ten Deronet? We fragmencie nagrania opublikowanym przez Skara Simonian przekonuje, że Rosjanie żałują Ukraińców. Według niej Rosja wstrzymuje działania militarne w Ukrainie, bo mieszka tam wielu Rosjan, których Ukraińcy trzymają jako zakładników. Non-stop to powtarzają, mówiąc między innymi, bezpośrednio się zwracając do nas, do Lachów, do Polaczków, bo tak się do nas zwracają, żebyśmy sobie nie myśleli, że ktoś się będzie z nami tak patyczkowo, jak oni to robią w tej chwili z Ukraińcami, bo my nie jesteśmy dla nich braćmi. Ukraińcy są braćmi i dlatego oni tak dbają o to, żeby nie było ofiar wśród ludności cywilnej i tak dalej. Ja powtarzam to, co oni tam mówią. To wątek, który często pojawia się w rosyjskiej propagandzie. Według linii informacyjnej Kremla Rosjanie prowadzą operację militarną, której celem jest denazyfikacja, demilitaryzacja Ukrainy. Proputinowskie portale telewizja milczą na temat faktycznego działania rosyjskiego wojska, które napadło na Ukrainę. Teraz dokonuje tam bestialskich zbrodni i tak o tym pisze Deronet. Pan Roman, jest panie Romanie, tylko ja przepraszam najmocniej, gwoli takiego, no wie pan, obowiązku dziennikarskiego, żeby nie było, że coś tam przedstawię te, no blać. Co ona powiedziała? Telekino, bardzo uprzejmie, proszę przytocz się to, pokażcie, co powiedziała ta szefowa Russia Today, Margarita Simonian. Неужели мы не могли бы при желании разобраться с Украиной, ну, не просто днями, а часами? Но мы ведем такую специальную военную операцию, именно поэтому это не война, а операция. Война не ведется так. Мы жалеем их всех там. Это раз. Второе, мы понимаем, что там очень много наших людей, которые заложники. Pan Roman z Dolnego Śląska jest z nami. Kłaniam się, panie Romanie. Bardzo przepraszam, no ale chciałem pokazać, no, witam, nie, że blać tak nie wygląda. Ma sprawy, no ja rozumiem. Oni to opowiadają wieczór w wieczór. Takie tego. Nic no chciałem tu pana na początku serdecznie pozdrowić. No bo widzę, że to sprawy idą w dobrym kierunku, bo tam ludzie, znaczni Rosjanie, no protestują już. No ale ja się nie dziwię w ogóle tam o tym ruskim, że tak słabo tu te protesty ich są, no jak 15 lat za takie... Za wystąpienie z kartką się dostaje, no to niech pan zrozumie, no znaczy pan to na pewno rozumie, ale ludzie no w tej, no w Korei Północnej, nie? No, to tam żadnych protestów nie ma, no ale to widzi pan, tam jest terror i no ciężko to są chyba te odruchy popołudniowe, to tam zwierzęta mają, nie? Że to wytresują tych ludzi i to tak tego, to wyjdzie w taką stronę. No a ci tutaj, co tak pyskują, no tego, to ci Rosjanie, no to trzeba ujeździć. Ten Związek Radziecki, ten bolszewizm, no to trzeba wyplewić, no ale to, no co, Ukraińcy sami tego nie zrobią. My się nie możemy
wtrącać z tego względu, że tu my jesteśmy w tym NATO. No i jak tutaj tego, to zaczniemy wojnę światową, nie? No tak, tak by to wychodziło, no. Ja jestem tego zdania, że nie wiem jak tam, ja tam nie chcę się tak wymądrzać, nie chciałbym, żeby pan mnie tak traktował, ale ja jestem zdania, że tych pieniędzy, co tam ta Unia teraz, co to za te pożyczki są wzięte, to w ogóle się wyrzec, no bo oni będą cały czas stawiać tam nam jakieś te kamienie milowe, ja bym im też kamienie milowe postawił, no. Najpierw niech, że jak chcą, żebyśmy to wzięli, to mają wszystko oddać, nie tam, że to za tamten rok przepada. No wyrzeć się tych kar, no i dopiero możemy rozmawiać za ten Turów i za to, co tam oni tam naliczają. A nasza opozycja, żeby jeżeli ja bym miał decydować, to nasza opozycja by musiała się zgodzić na to, ten taki kamień milowy, że oni nie będą sprzeciwiać się przekazaniu tych pieniędzy. No z tym i sądami jakoś tam nie trzeba też rozwiązać. Ja nie wiem o co tam dokładnie chodzi, no ale sędziowie nie mogą być niezawiśli, niezależni tak całkowicie. No, bo to przecież nie ma takiej możliwości. Dla mnie to jest niezrozumiałe. No jak sędzia i żeby jeszcze tam takie rzeczy tam się zdarzały, no tam te pieniądze wziął tam tego, no to jest kleptoman, no i tam niewinny i dobra, tak? Ale widzę, że to wszystko idzie, ale bardzo powoli, w dobrą stronę, no. No i na tym bym skończył i pozdrawiam pana i wszystkiego dobrego, bo ten pana program naprawdę jest... Niezawiśli, niezależni, to nie będą, tylko bezkarni nie mogą być. Wszystkiego dobrego. To jest inna kwestia. Absolutnie inna kwestia. Jeżeli chodzi o ten Związek Sowiecki, co pan wspomniał, to nie jest wyłącznie tak, że tamten Związek Sowiecki jest winny. On jest bardzo winny, to jest inna sprawa. Natomiast generalnie to są takie u nich kompleksy wynikające z tego, że to jest odrodzenie się tego imperializmu jeszcze carskiego. Tam chodzi, to jest znacznie, znacznie głębsza historia niż sam tylko Związek Sowiecki, który oni notabene bardzo gloryfikują właśnie. Między innymi tam tego bandyty Sołowiowa cały czas. Ale to jest powrót do tej carskiej, no neoimperializm, tej carskiej Rosji i tak dalej. Z takich jeszcze mniej poważnych spraw, ale dotyczących tych kacapów. Garry Kasparow na pewno państwo kojarzą, słynny szachista, arcymistrz, który niedawno był w Warszawie w związku z tym turniejem szachów błyskawicznych. Spotkał się też z dziennikarzami, rozmawiał z dziennikarzami. No i odpowiedział między innymi na takie pytanie, co zrobić z tymi sportowcami kacapskimi. Mój pomysł na to jest prosty, powiedział Super Expressowi. Postawiłbym jeden jedyny warunek udziału Rosjan w zawodach międzynarodowych. Każdy zainteresowany występem powinien podpisać jasną deklarację. Ja, niżej podpisany, potępiam zbrodniczą wojnę rozpętaną w Ukrainie przez nieprawowity reżim Putina i w pełni popieram niezależność terytorialną Ukrainy. Tak wspominam o tym a propos tego, co pan Roman mówił o tych protestach. Tamte protesty to są naprawdę bardzo słabe. Tyle wystarczy. Takie publiczne oświadczenie, jeśli je wygłosisz, proszę bardzo, startuj sobie w zawodach. Jestem przekonany, że wielu, słysząc taki warunek, wycofałoby się, ale przynajmniej dajmy im szansę. To jest fair, mimo że jeśli Rosjanin coś takiego podpisze, niewątpliwie może sobie zamknąć drogę powrotną do kraju. Wydaje mi się, że to jest bardzo uczciwe, aczkolwiek trudne dla ruskich postawienie sprawy, ale tu innego wyjścia nie ma. Dlatego, że sport jest wykorzystywany przez tę propagandę i to, co w tej chwili dzieje się na przykład, jeżeli chodzi o tenis, mamy ten
ja się nie przejęzyczam, Poland Garros, mamy Poland Garros, za chwilę będziemy mieli Wimbledon. To, co się dzieje tam w związku z tym, że te dwie organizacje, ATP i WTA, zrezygnowały z tego, żeby przyznawać punkty za Wimbledon, no to jest skandal. To jest skandal, naprawdę to jest skandal. Dzisiaj biedna nasza Iga Świątek była męczona na konferencji prasowej. Była o to męczona, o to, jak to powinno być rozstrzygnięte. To Iga Świątek powinna udzielać takich odpowiedzi. Jeszcze na koniec chciałbym o jednej rzeczy, proszę Państwa, wspomnieć, dlatego że pan senator Michał Kamiński, podejrzewam, że tak jak ja wstałem rano, przetarłem oczy i posłuchałem, co ma do powiedzenia Schleswig-Holstein, to on tak przetarł oczy, przyjrzał się uważnie światu i doszedł do wniosku, że ten świat należy wzbogacić o jego niektóre przemyślenia, o jego niektóre refleksje. No i podzielił się z tym światem efektem tych swoich przemyśleń. Ja zaznaczam, że to tylko były niektóre z tych przemyśleń. Na takiej konferencji prasowej, pewnie będziemy o tym rozmawiali, bo to jest nowy pomysł PSL-u na przeżycie. Na takiej konferencji prasowej, która została zwołana po to, żeby rozpocząć dyskusję na temat tego, że Centralny Port Komunikacyjny to jest niepotrzebna inwestycja, Kamiński powiedział tak: jak jeździłem po tych zgliszczach pod Kijowem, bo wrócił do swojej ekskursji, którą odbył do Kijowa razem z marszałkiem Tomaszem Grodzkim, jak jeździłem po tych zgliszczach pod Kijowem, myślałem o PK. Bo myślałem, że jeżeli dziś ktoś jest polskim patriotą, to najpierw musi wydawać pieniądze na obronę przeciwlotniczą, a później na infrastrukturę. Bo co z tego, że zbudujemy najdroższą infrastrukturę, jeżeli nie będziemy mieli kopuły, która będzie tej infrastruktury bronić? Czy w ramach tego kryzysu, który nas dotknął, w ramach zagrożeń, które przed nami stoją, warto jest wydawać setki miliardów złotych na port lotniczy, którego nie będziemy w stanie obronić i Rosjanie te setki miliardów złotych będą mogli w 5 minut posłać w kosmos? Proszę Państwa, podążając tym tokiem rozumowania, on jest fantastyczny, ten tok, naprawdę, ja Państwu polecam. Podążając tym tokiem rozumowania, to spokojnie można w ogóle zrezygnować z jakichkolwiek inwestycji. Przy okazji też się rozwiąże parę innych kwestii, na przykład taki przemysł obuwniczy upadnie, no bo po co ci buty kotku nowe, jak i tak nie masz gdzie pójść, prawda? I tak dalej, i tak dalej. To jest coś niebywałego, co im się potrafi wykluć w tych łbach pustych w miejsce takiego normalnego, zdrowego myślenia. Zaskoczony byłem tym, że Budka dzisiaj pochwalił prezydenta za to wczorajsze wystąpienie w Kijowie. Tak przez chwilę nawet sobie pomyślałem, mój Boże, jak to by było fajnie, jakby było tak normalnie, prawda? Że ta... no wyjątkowo durna opozycja zaczęła się zachowywać normalnie, no tak jakby mogła się zachowywać. Oni, nie, proszę uprzejmie, żeby nie korzystali z tej mojej rady. Oni by wtedy mogli zyskać. To jest inna sprawa i to jest poważne niebezpieczeństwo, gdyby się zaczęli zachowywać rozsądnie i normalnie. No nic, biorąc pod uwagę to, że dzisiaj się tam naradzali w Jachrance, myślę o Totalnej, no to pewnie jutro przyniesie nam bardzo wiele ciekawych nowych wydarzeń i pomysłów na to, co by tu jeszcze schrzanić w tej i tak bardzo trudnej sytuacji. Ja uprzejmie Państwu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Proszę pozostać z Republiką. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do jutra.